dzisiejszego filmu dowiesz się, jak transmitować na żywo na YouTube. Zostań ze mną. Witajcie. Dzisiaj porozmawiamy o tym właśnie, jak transmitować na żywo na YouTube. Tymczasem przedstawię się osobom, które są tutaj dzisiaj pierwszy raz. Nazywam się Agata Guzy i tworzę YouTube dla początkujących. Pomagam tworzyć kanały od podstaw oraz optymalizować już te istniejące tak, aby zwiększyć w szczególności ilość wyświetleń, żeby po prostu konwersja tych wejść była jak największa. Przechodzimy do rzeczy. Wchodzimy sobie na główną stronę YouTube. No i tutaj mamy sobie stronę główną. No i żeby transmitować na żywo, możemy zrobić to tak naprawdę z dwóch miejsc. Pierwszym miejscem jest tutaj właśnie strona główna i klikamy tutaj na kamerę, utwórz i rozwija nam się takie okno dialogowe, nazwijmy to, gdzie możemy przesłać film, transmitować wideo na żywo lub utworzyć posta. Tworzymy posta, jeżeli mamy zakładkę społeczność, przesyłamy filmy. Każdy może przesyłać filmy, natomiast właśnie tutaj chodzi nam o transmisję na żywo. Jeszcze tylko na szybko pokażę Wam opcję drugą, gdzie można znaleźć tą funkcję. Wchodzimy sobie w YouTube Studio i tutaj także w prawym górnym rogu mamy transmituj na żywo i też możemy bez problemu to zrobić. Jak widzicie, też znowu się powtarzają tutaj te ikony. Jest prześlij film, jest transmituj na żywo i utwórz posta, więc tak naprawdę z obu poziomów możecie to zrobić. Wejdziemy się sobie z powrotem właśnie na stronę główną YouTube'a. Zrobimy to tutaj z tego poziomu. Klikamy transmituj na żywo. No i tutaj wchodzimy do studia, jeżeli chodzi o transmisję. Nie mamy dostępu do aparatu, ponieważ jest używany przez inną aplikację, bo w tym momencie tutaj nagrywa. Natomiast przejdziemy do tutaj omówienia tego, co w tym momencie widzimy. Po lewej stronie, w górnym lewym rogu, mamy właśnie transmisję. Jeżeli sobie klikniemy na transmisję, to jest miejsce, z którego my możemy transmitować przy użyciu na przykład OBS Studio. OBS Studio jest to oprogramowanie do streamowania, czyli osoby, które prowadzą kanały na przykład gamingowe i chcą pokazywać swój ekran, czy to jak grają, no to będą korzystały z tej tutaj funkcji. No i tutaj kwestia jest taka, że ważne jest, aby pobrać klucz strumienia stąd i wklejamy go do ustawień streamowania w OBS-ie. Natomiast, żeby przejść do normalnego nagrywania, do normalnego streamowania na żywo, transmisji na żywo, klikamy sobie tutaj w aparat. Ja postaram się Wam wyłączyć po prostu mój obraz i zobaczymy, czy da się nam przejść w studiu twórców do po prostu tej kamery. Zaraz to sprawdzimy. Jak widzicie, już nam zniknęła ta informacja, że nie mam dostępu do aparatu i normalnie mam, nawet jak tutaj pomacham, to widzicie moją rękę. No i jak widzicie, tutaj otworzyła nam się informacja o transmisji z kamery internetowej. Możemy utworzyć tytuł transmisja na żywo. No i mamy do wyboru prywatną, niepubliczną, może obejrzeć każdy, kto ma link, i publiczną, każdy może wyszukać i obejrzeć tę transmisję. Zrobimy sobie jako niepubliczną i możemy ją wypuścić od razu, zostawiając tak to ustawione, albo możemy zaplanować sobie transmisję na później, na przykład za 5 minut. Tutaj akurat nagrywam w tym momencie.
Pamiętamy o tym, że najlepszą opcją jest to, żeby były filmy nieprzeznaczone dla dzieci. Jeżeli macie filmy przeznaczone dla dzieci, to musicie liczyć się z tym, że pewne funkcje nie są dostępne. Na przykład super chat może nie być dostępny, super naklejki, nie wszystkie reklamy. Jeżeli macie dostęp do zarabiania na YouTube, to nie wszystkie reklamy będą się udostępniać. Dla dzieci filmy, no niestety albo stety mają ograniczenia. YouTube dba o to, tak? Więc tutaj ustawiamy sobie to. Można dodać jakieś ograniczenia wiekowe zaawansowane. Tu mamy więcej opcji. Różne dodatkowe rzeczy można jeszcze ustawić. Natomiast na początek polecam po prostu w ten sposób. Klikamy w lewo w kamerę internetową. Dajemy sobie nazwę, wybieramy, czy to nagranie ma być publiczne, czy niepubliczne. Oczywiście, jeżeli chcecie, żeby wasze wideo było publiczne, żeby wszyscy na waszym kanale go widzieli, dajemy na publiczne. Ja dam na niepubliczne na potrzeby tego nagrania. Ustawiłam sobie na 19:10. Zjeżdżamy sobie na dół, dajemy dalej. Mogę się uśmiechnąć. W tym momencie zrobiło mi zdjęcie. Wyszłam niezbyt uroczo. Natomiast można przesłać niestandardową miniaturę w tym miejscu, klikając. Albo możemy zrobić zdjęcie do miniatury jeszcze raz. I znowu mnie złapało, jak mówiłam. Więc jak widać, lepiej niestandardową miniaturę, ale już w tym momencie nie będziemy się tym zajmować. Tutaj jeszcze można edytować to, kiedy będzie data i tak dalej. Klikniemy sobie, pokażę Wam to. Możemy tutaj zmieniać opisy. Ja mam w ustawieniach mojego kanału, że cokolwiek nie tworzę, to od razu do opisu standardowa reguła formuła mi się dodaje. Dlatego tutaj widzicie to już od razu, pomimo że tego nie wpisałam. Jeżeli będziecie chcieli wideo na ten temat, jak to zrobić, żeby do każdego filmu, który udostępniacie, bądź do transmisji, dodawał się od razu opis, to dajcie mi znać w komentarzach. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o te szczegóły, to możemy zmienić opis, zaplanowaną godzinę, to jaka będzie widoczność, kategorię, zmienić tutaj miniaturę, dodać od razu do playlist, zmienić przeznaczenie dla dzieci bądź nie dla dzieci. No i tego typu rzeczy, tak samo tagi. Tutaj można pododawać od razu wszystko przed publikacją. No i tutaj czat na żywo. Możemy włączyć czat na żywo, włączyć tryb zwolniony, pozwolić na podobne odtwarzanie czatu na żywo. Ok, my już tutaj nic nie zmieniamy. Możemy poczekać do tego czasu, kiedy sobie ustaliliśmy, że będzie ta premiera, ale możemy zrobić też transmisję od razu. Tutaj mamy też przycisk udostępnienia i wtedy możemy udostępnić link bezpośrednio na jakąś platformę, bądź tutaj sobie klikamy i kopiuje nam się link do schowka i robimy tylko kopiuj-wklej albo Ctrl-V. I wtedy ten link do filmu możemy komuś wysłać na bieżąco, żeby sobie mógł zobaczyć wideo. Tymczasem my sobie klikniemy. Tutaj, jak widzicie, mamy czat na żywo od razu po prawej stronie. Możemy coś już pisać. No i klikniemy sobie transmisję na żywo. I w ten sposób to wygląda. Nie mam dzisiaj jakiegoś specjalnego oświetlenia, więc wygląda to jak wygląda. Natomiast w tym momencie trwa transmisja. Jest ona niepubliczna, bo taką ustawiłam. Tutaj widzimy czas trwania transmisji, widzimy ilość widzów, ilość polubień. Musicie też pamiętać, że transmisja ma trochę obsuwę czasową, czyli jak ty mówisz, to po prostu ta transmisja u widza jest parę sekund później, jest opóźnienie, czy to na kamerze zwykłej, czy jeżeli streamujemy przez na przykład OBS Studio. Więc liczcie się z tym, że wy zadajecie pytanie i musicie dać chwilę widzom na to, żeby wam odpowiedzieli. No i tutaj możemy sobie bez problemu pisać na czacie. To jest
Pierwsza sprawa. Tutaj możemy wyłączyć mikrofon. Jeżeli chodzi o transmisję, tutaj możemy udostępniać i znowu pojawia nam się to samo okienko co wcześniej. Ja sobie znowu skopiuję ten link, żeby Wam pokazać. Sobie go tu wkleję. Mamy wideo, transmisję na żywo niepubliczną, więc tutaj nam się to pokaże, bo mamy linka. Natomiast na kanale to nagranie nie jest widoczne. Jak widzicie, Natomiast na jest kanale opóźnienie. to nagranie nie jest widoczne, Okej, bo dobra. mamy Możemy sobie link. to wyłączyć, wiecie o co chodzi. Więc to by było na tyle. Tu możemy jeszcze w trakcie transmisji sobie coś edytować. Możemy edytować tytuł, opis w trakcie transmisji. Te wszystkie rzeczy tutaj są na bieżąco dostępne w trakcie transmisji. I to by w zasadzie było na tyle, jeżeli chodzi o te transmitowanie. Zakończymy sobie teraz transmisję. Zostajemy zapytani, czy transmisja. Czy chcemy, żeby transmisja została natychmiast przerwana? Damy zakończ. No i w tym momencie mamy transmisję zakończoną. Mamy dwa odtworzenia. Najwyższa liczba równoczesnych widzów 1. Całkowity czas oglądania, średni czas oglądania, nowi subskrybenci. Czas nagrania. No i tutaj możemy odrzucić to nagranie, czyli tak jakby je wyrzucić po prostu. Albo możemy edytować w studio. Jak sobie klikniemy tutaj, to od razu nam się to wideo tutaj zapisuje. Możemy sobie te wideo tutaj poprzycinać, przejść do szczegółów i to jest normalny film, jak każdy inny w tym momencie. On oczywiście też się musi odpowiednio załadować na kanał, więc jak my wejdziemy tu, to niekoniecznie on będzie od razu dostępny. Przechodzimy sobie tutaj na żywo. Ten akurat powinien być. Ok, tu mamy dostępny. Natomiast na pewno, gdybyście pocięli te wideo w studio twórców, no to w tym momencie no będzie się to tak jakby na nowo renderowało do waszych nagrań. Ważne jest też to, że jak będziecie w treściach w studio twórców, to filmy ze studia na żywo, z transmisji na żywo, są tutaj w tej zakładce na żywo. Tutaj mamy przesłane, to są te normalne wideo, które ładujemy, a na żywo zostają nam w zakładce na żywo. Jeżeli byśmy edytowali i przycinali sobie ten film i zapisali jako nowy, to w tym momencie, w tym miejscu, zapisali jako nowy wtedy, to w tym miejscu, tak jakby te wideo nowe utworzone już będzie normalnie w przesłanych treściach, czyli nie będzie tutaj na żywo, tylko będzie w przesłanych. Mam nadzieję, że to Wam wystarczająco pomogło. Natomiast teraz chciałabym Wam jeszcze jedną informację dodatkową przekazać, więc Wam się teraz jeszcze pokażę. Jeżeli chodzi o transmisje na żywo, to są one dostępne po weryfikacji tego waszego konta, więc musicie je zweryfikować. I jeżeli chodzi o transmisje na żywo na telefonach, na urządzeniach mobilnych, to są one dostępne od 1000 subskrypcji. Natomiast jeżeli nie macie 1000 subskrypcji, możecie transmitować z waszego komputera bez problemu, w ten sposób, który pokazałam, lub dzięki programowi OBS Studio, i tutaj nie ma właściwie ograniczeń. Ograniczenia są, jeżeli chodzi o transmisję na żywo, wprowadzane w momencie, kiedy wasze wideo jest przeznaczone dla dzieci. Jest też możliwość, że nie będziecie mogli transmitować na żywo w momencie, kiedy macie jakieś ostrzeżenia na waszym kanale, które mogą być na różny okres tak naprawdę wprowadzane, jeżeli nie stosowaliście się do
wytycznych społeczności YouTube, dlatego ja zawsze podkreślam, aby przeczytać na temat wytycznych społeczności na YouTube, stosować się do nich i nie mieć później problemu z tym, że na przykład właśnie nie możecie transmitować na żywo, bo jest to jakby nie było przydatna funkcja dla Was. Dlatego zachęcam Was do transmitowania na żywo, trzymania się wytycznych. Jeżeli macie ochotę, transmitujcie z kamery. Jeżeli macie potrzebę, możecie transmitować dzięki OBS Studio i wtedy możecie pokazywać ekran swojego komputera, tak jak ja czasami pokazuję na transmisjach. Natomiast jeżeli chodzi o urządzenia mobilne, od 1000 subskrypcji możecie już to robić. Zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału, komentowania, jakie ewentualnie kolejne filmy mogę dla Was nagrywać i już gorąco chciałabym Was zapędzić także do zapisu na listę oczekujących na e-booka YouTube dla początkujących, którego premiera już niedługo ogłoszę kiedy, na pewno tej zimy, czyli najpóźniej za jakieś 2 miesiące się odbędzie. Zachęcam Was do zapisu na listę oczekujących, link do zapisu znajdziecie w opisie do tego wideo. Nazywam się Agata Guzy, YouTube dla początkujących i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!